panowie przygotują drużynę do apelu. Spocznij. Spocznij. Kolejna. 3, 4, 5, 6. Prowadzi. Ruch obośny. Dzień Karol Adamczyk melduje chówiec ZHP Mierec na apelu. Stan 31. Na polską pielgrzymkę ZHP na Jasną Górę. Stan 220. Druhy i druhowie, czuwaj. Czuwaj! Arcmistrza Mariana Antonika, wiceprzewodniczącego Związku Artystów Polskiego. Arcmistrza Wojciecha Jurkowskiego, naczelnego kapelana ZHP oraz członka głównej kwatery. Arcmistrzyni Annę Peterko, komendantkę Chorągwi Śląskiej ZHP. Arcmistrza Andrzeja Lichotę, skarbnika Chorągwi Śląskiej ZHP. Arcmistrza Piotra Larysza, kapelana Chorągwi Śląskiej. Oraz drucha Żaka Garze, naczelnego kapelana Światowej Konferencji Skautów Katolickich. Proszę o zabranie głosu drucha harcmistrza Mariana Antonika. Druh i druhowie. Druh na komendantkę, druh na kapelanie. Na początku chciałem powiedzieć, że bardzo dziękuję chówcowi Częstochowa. Cieszę się, że konsekwentnie co roku zapraszacie nas do Częstochowy, tutaj, z tego miejsca. Przywiązanie do naszej tradycji, ale do wiary, bo to, że przyjeżdżamy tutaj, to jest przywiązanie do tego, w co wierzymy, co jest dla nas ważne. Powinno być ważne i najważniejsze. To jest coś, co powinniśmy bardzo pielęgnować. I dobrze, że tu jesteście, bardzo wam za to dziękuję. Bo my, harcerze, w naszym rozwoju duchowym powinniśmy bardzo mocno pielęgnować to, w co wierzymy, to, na co składamy przyrzeczenie. I to spotkanie tutaj, kolejny rok, a tych spotkań było już wiele, jest takim naszym gestem, symbolem, ale też dowodem na to, że chcemy dalej być wierni temu, w co wierzymy i na co składamy nasze harcerskie przyrzeczenie. Mam nadzieję, że to będzie dla nas wyjątkowy czas i że wrócimy do siebie, do własnych domów z tą pewną taką iskierką czegoś wyjątkowego, co tu na Jasnej Górze całe pokolenia Polaków zdobywają i dla których wizyta niejednokrotnie tutaj była momentem przełomowym w życiu. Bardzo dziękuję, czuwaj. Proszę o zabranie głosu komendantkę Chorągwi Śląskiej harcmistrzyni Annę Peterko. Druhy i druhowie, ja przede wszystkim bardzo, bardzo serdecznie was witam i bardzo się cieszę, że są takie środowiska, które są tu już kolejny raz, ale są też takie środowiska, jak słyszeliśmy dzisiaj w meldunku, w raporcie składanym, które są po raz pierwszy. Udział w pielgrzymce na Jasną Górę, w pielgrzymce harcerskiej jest zawsze niesamowitym przeżyciem. Przeżyciem i duchowym, i fizycznym. Przeżyciem takim, z którego czerpiemy siłę, moc i ładujemy akumulatory przez następny rok. Niezmiernie się cieszę, że jest dzisiaj piękna pogoda i mam nadzieję, że ta piękna pogoda, która nam tutaj towarzyszy, jest również w waszych sercach i będzie trwała przez całą pielgrzymkę. W imieniu druhny naczelnik, która w tej chwili reprezentuje naszą organizację poza granicami Polski, a która do was dojedzie dzisiaj wieczorem, również chciałam przekazać moc serdecznych pozdrowień i wspaniałych przeżyć podczas dzisiejszego i jutrzejszego jeszcze spotkania. Życzę wam wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że w przyszłym roku szlaki harcerskie i wszystkie ścieżki i dróżki znowu was przyprowadzą tutaj na Jasną Górę, na pielgrzymkę ZHP. Wszystkiego dobrego, czuwaj. Dziękuję. Druh kapelan naczelny swoje słowo przekaże podczas mszy świętej, tak jak rozmawialiśmy, więc nie będę już wywoływał do głosu. Oddaję mikrofon do prowadzącego. Do hymnu Związku Harcerstwa Polskiego.
polski trud, harcerze, polski trud. Dobra, bardzo ładnie, jeszcze troszeczkę. Najmniejsi do przodu, siadamy sobie i do was wszyscy będą. Jastrząb siada w rzędzie tutaj na przodzie. Siostro. Operacja. Siadamy. Uwaga, halo. Jastrząb siada. Wszyscy się skupiamy i słuchamy.